Dzień dobry, drodzy widzowie i drogie widzki. Z tej strony Karolina. I Agnieszka. Witamy Was w kolejnym odcinku Kwadrans dla Lidera. Już czwartym, a wskazuje na to faza, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, faza formowania się zespołu, a mianowicie współpraca. Słuchajcie. Aga, co w tej fazie się dzieje ważnego? No i właśnie się tak zastanawiam, czy współpraca, bo coś mi nie pasuje. No i lecę przez angielskie nazewnictwo. Forming, storming, norming i performing. No i dobra, może być, nie? Współpraca. Możemy to tak na polski przetłumaczyć. Dobra. Dobra, jedźmy z performance'em. Dobra, wyniki. dokładnie tak. Dokładnie tak. A z punktu widzenia człowieka, co tam się dzieje z ludźmi w tej fazie? No, wiadomo, nie? Wyniczki przychodzą. Czyli jest to jeden z najbardziej efektywnych okresów pracy całego zespołu. I też ten jeden z moich ulubionych, drugi, bo tutaj jest kreatywność się pojawia i pomysły. I wszystko to, co może prowadzić ludzi do rozwoju, do sięgania po więcej, no to jest właśnie tutaj. Tak? Czyli to wszystko ludzie, co przeszli jako zespół wcześniej, nagle im się odpłaca, bo cała energia skumulowana na jakichś działaniach czy konfliktowych, czy na tym, żeby się dotrzeć, czy żeby się na coś nie zgodzić, tutaj wpada w fazę takiego pełnej synergii, gdzie mogą sobie wszyscy z tego czerpać i brać dla siebie. Tak? Czyli też to dążenie do tego, że my jako zespół jesteśmy zespołem i mamy cel zespołowy, jest też najsilniejsze. Ale poprzez to przepracowanie wszelkich emocji, potrzeb i oczekiwań, no to takie są relacje, wiesz, takie spoko, bym powiedziała. Wszyscy są tam, bo chcą tam być, więc nie ma też jakichś niekoniecznie nieciekawych wycieczek. Jest po prostu taki etap, jest okej, mamy high life, czy w ogóle to, co tam potrzebujemy i wszyscy nas widzą jako zespół, my siebie jako zespół żyjemy dalej. Tak. To, o czym rozmawiałyśmy też przed naszym nagraniem i to fajnie nazwałaś, że zespół jest już dojrzały. Tak. To mi tak utkwiło w głowie. I to jest takie stwierdzenie, które mogłoby bardzo ładnie spiąć wszystko, o czym powiedziałaś. Nie? Albo takie inne, że lider zrobił dobrą robotę. A, no raczej. Bez lidera raczej by się te fazy miały prawo wywalić. Powiedziałabym, szczególnie ta druga, czyli storming. I bez lidera chyba zespół by nie dotarł do tego momentu. Bardzo ciężko by im było. Tak, no bo zawsze w każdym zespole... Okej, poczekaj, myślę, czy zawsze... No, myślę, że tak, że użyję tej generalizacji. Zawsze musi być jakiś lider, albo czy to będzie formalny, czy nieformalny, ale zawsze jakiś członek tej grupy czy zespołu będzie ktoś podejmował decyzję i mówił, narzucał też pewne wykonania. Tak? Przynajmniej nie przychodzi mi do głowy żaden element, czy żaden zespół, który by takiego nie potrzebował. Wiesz, to przede wszystkim potrzebne jest to tupnięcie nogą takie w tej fazie konfliktowej, taki mediator, który pozwoli tak naprawdę rozstrzygnąć te dwie strony, załagodzić pewne rzeczy, spojrzeć na coś z wyższej perspektywy niż z tej grupowej. Zespół jeszcze wtedy jest grupą ludzi, tak? To nie jest tylko zespołem. Ale nawet jeśli sobie pomyślę, że w tej fazie wynikowej lider będzie miał już taki samoorganizujący się zespół, bo mniej więcej do tego też dąży, nie? No to przy samoorganizujących się nie potrzebujesz lidera, tylko raczej takiego trochę opiekuna, bym powiedziała. Chociaż może nawet nie do końca opiekuna, no bo lider też ma jakąś tu robotę do zrobienia. No tak, wiadomo, nie? Cała operatywka i zarządzanie zespołem w dłuższej perspektywie, no umówmy się, to jest rola lidera, tak? On jest swego rodzaju opiekunem, on jest swego rodzaju wsparciem i jest swego rodzaju łącznikiem zespołu, zresztą firmy. No bo na koniec dnia to lider odpowiada za swoich ludzi.
Tak więc to jest, Tak. przepotężne zadanie, które stoi przed każdym liderem. Branie odpowiedzialności za swój zespół i zarządzanie tym zespołem w każdym momencie jego życia, jego cyklu życia, tak naprawdę, nie? Więc to jest też kluczowe. No dobra, a co poza tymi rzeczami, o których powiedziałyśmy właśnie w kontekście lidera, to co jeszcze lider w tej fazie może robić? Co tutaj się zadziewa? No, okazuje się, że praca lidera ma sens i nagle wiesz, w okresach rozliczeń, czy ocen śródrocznych, czy ewaluacyjnych, no nagle wychodzą wszystkie dobre rzeczy i też złe rzeczy i można w jakiś sposób ocenić współpracowników. No a w związku z tym, że są już oceny, no to wiadomo, że musiały być cele, do których ludzie dążyli, a to oznacza też, że można kogoś awansować. No? Taka przyjemność z tytułu bycia liderem. Nie? Czyli też dawanie nagród czy motywowanie dodatkowo wszystkich członków zespołu. Tak. No i w sumie, mając na uwadze to, o czym mówiłyśmy w kontekście lidera przez te wszystkie fazy, o których rozmawiamy, to teoretycznie jest przyjemne, a w praktyce bywa bardzo trudne, tak? No bo tu wjeżdża trochę ocena kompetencji, ocena zrealizowanych zadań, zdecydowanie komu więcej, komu mniej, być może w kontekście podwyżek, tak? W kontekście awansów, to też niby jest przyjemne, ale nie oznacza, że jest proste. Nie? A wiesz co? A mam takie pytanie. A gdyby się tak okazało, że zespół nie przeszedł poprzednich faz, czyli nie przeszedł przez formowanie, storming i normowanie, to mogłoby się znaleźć tutaj? Może być efektywność, jeśli tego nie ma, jeśli nie było tych poprzednich faz? Trudno mi sobie to wyobrazić, to znaczy to musiałaby być jakaś dziwna hybryda ludzi, którzy na dzień dobry by się zaczęli ze sobą ekstremalnie super dogadywać, bez żadnych kłótni, musieliby wiedzieć po co tu są i być od pierwszego dnia efektywni na 200%. Czyli jakby utopia, jakoś tak czuję. Dzisiaj mi się, trudno mi sobie to wyobrazić. Chociaż No to nie oznacza, że to nie jest realne. Myślę, że to może się zdarzyć, ale... Ej, wiesz co, ale nawet jak sobie weźmiesz pod uwagę grupę ludzi wykształconych albo z wysoką kulturą osobistą, albo ludzi, którzy są przyzwyczajeni do na przykład pracy projektowej tylko i wyłącznie, no to za każdym razem gdzieś są w jakiejś sytuacji, gdzie się formuje zespół. No tak. Jakoś nie czuję, że te fazy można ominąć. Oni mogą ze sobą, albo inaczej, mogą ze sobą pracować. No. Pytanie, na jakim poziomie i jakim kosztem dla tych ludzi? Ciśnie mi się żart, ale ponieważ jest polityczny, to ja go nie wypowiem. To może lepiej, nie? bo zamiast pozytywnych łapek w górę dostaniemy baty. Dostaniemy bana, albo bana, nie? Tak, dokładnie tak. No, nie, dobra. Nie czuję tej ostatniej fazy bez poprzednich zupełnie, jakby nie widzę Musi tego. być. Nawet jeżeli one trwają bardzo krótko, no bo formowanie się zespołu może trwać bardzo długo, może trwać też bardzo krótko, wszystko zależy od tego, jak mamy dobrany zespół, prawda? No to jest też pewien klucz, od którego wychodzimy. Zawsze coś się to dzieje. Ludzie są różni. Na tym polega cały fun bycia w zespole i bycia w grupie, która staje się dobrze pracującym ze sobą zespołem. Nie? Tak. Tak, nie? No i jakby też lider daje tą w tej fazie, nie? Taką chyba autonomię, bym powiedziała, do pracy. Tak. Tak? Czyli też nie będzie ingerował we wszystko, na pewno nie będzie uprawiał mikromanagementu, ale będzie raczej na takiej pozycji mędrca, jeśli bierzemy już archetypy pod uwagę. Czyli jestem dla ciebie dostępny, służę radą, jakbyś tam potrzebował jakiejś dawki wiedzy, no to drzwi moje zawsze są otwarte i tak dalej. Tak? Ale będzie raczej no, takim trochę obecnym, ale nieobecnym, też gotowym na to, żeby zespół przejął tą odpowiedzialność totalnie za siebie. Trochę mi się to z nadzorowaniem kojarzy. To jest jeden taki z obowiązków lidera, nie? Nadzorowanie pracy zespołu. Brzydkie słowo. No brzydkie słowo, trochę takie jakby... Nie wiem, jak to nazwać nawet jakie, ale no, faktycznie brzydkie. Natomiast lider tutaj już nie jest osobą, która, tak jak mówisz,
wykonuje coś za zespół. On jest w pełni odpowiedzialny, w pełni samodzielny. Lider jest wspieraczem. No, współtowarzyszem po prostu, nie? Stojącym z tyłu i wkraczającym wtedy, kiedy jest taka konieczność. Nawet kiedy pojawiają się w tej fazie konflikty, kiedy się pojawiają zawsze, co już ustaliłyśmy, to one powinny być, czy też w idealnej wersji wydarzeń, ludzie powinni potrafić rozwiązywać je we własnym zakresie. Czyli lider jest osobą, która wkracza dopiero na samym końcu, kiedy ten konflikt nie do końca ludzie potrafią sami rozwiązać. Ale dzięki temu, że są konflikty nawet w tej fazie, to ten zespół ciągle zwyżkuje, nie? Bo Tak, cały żyje czas się już, będą nie? rośli. Tak, Pewnie. Jeden krok do dokładnie. tyłu i dwa do przodu, albo trzy do Otóż przodu. to, otóż to. No dobrze, to co, do tej fazy też zapraszamy. Z odwagą, z takim poczuciem, że jestem tu i teraz i obserwuję mój zespół i jestem z niego już dumny. Tak. Dobra robota, liderzy. Dobra robota. Dokładnie tak. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Na razie, pa.